Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Dziś 99. dzień ogólnopolskiego strajku kobiet, 28 stycznia 2021 roku. Ja nazywam się Marta Woźniak, a ten program nazywa się To jest wojna. Słuchają go Państwo na kanale Resetu Obywatelskiego i zachęcam do subskrypcji, do lajkowania nas nie tylko na YouTubie, ale również na Facebooku, podglądaniu nas na Twitterze, bo tam informacje, co się dzieje u nas, kto jest w programach na każdy dzień. No, wszyscy wiemy, co się wczoraj wydarzyło. A jeszcze jedna rzecz, którą odnotuję, a mianowicie Reset Obywatelski funkcjonuje dzięki Państwu i mamy nową opcję na naszej zrzutce Resetu Obywatelskiego. Mogą Państwo zostać producentem programu. Dzisiejszym producentem programu jest Sięsiu Złoty. Mam nadzieję, że się tutaj dzisiaj w dzisiejszym programie ujawni, bo chciałabym tak osobiście podziękować za to, że po raz kolejny To jest wojna jest produkowana właśnie przez niego. Jak można zostać producentem programu? Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie zrzutka.pl/z/Reset Obywatelski. Przypominam Państwu również, że cały czas trwa zbiórka na mikrofony i na kamery, żeby tak wszystko było na tip-top i wyglądało bardzo profesjonalnie. Cały czas pracujemy nad tym, żeby były podcasty. Mam nadzieję, że Państwo nawet skromny datek dołożą, bo ta cegiełka jest bardzo potrzebna nam wszystkim, żebyśmy budowali społeczeństwo obywatelskie, żebyśmy byli naprawdę obywatelkami i obywatelami tego kraju. Przypominam Państwu, że demokrację nie robi się co 4 lata przy urnie wyborczej, ale robi się ją codziennie. Na przykład wczoraj również się robiło demokrację. Więc tak, dzisiaj 99. dzień ogólnopolskiego strajku kobiet. Wczoraj, wszyscy wiemy, Trybunał Julii Przyłębskiej opublikował najpierw uzasadnienie wyroku do wyroku w sprawie usunięcia z ustawy o planowaniu rodziny zapis o aborcji embriopatologicznej na ulicy 47 miast. Takie dane uzyskałam. W każdym razie kilkudziesięciu miast wyszły obywatelki i obywatele. Pokojowe protesty, nie przypominam sobie, nie dotarłam do żadnych informacji na temat tego, by policja stosowała to, co podczas wcześniejszych protestów. A kiedy wszyscy się już rozeszli do domów o godzinie 23:15, no cóż, w Dzienniku Ustaw pojawia się wyrok. Porozmawiamy sobie o tym, co się działo na ulicach polskich miast, porozmawiamy sobie o represjach, które rządzący stosują wobec nas, obywatelek i obywateli. Porozmawiamy sobie również o zasadności tego wyroku. Także to tak, ale też będą miłe, przyjemniejsze akcenty, również obywatelskie, bo będziemy gościć Fundusz Feministyczny, dwie gosie, które opowiedzą Państwu, jak się organizować i dlaczego warto wspierać ruchy kobiece, feministyczne, antypatriarchalne. Oczywiście dzisiaj w programie również około godziny 19:45 pojawi się profesor Monika Płatek, karnistka z Uniwersytetu Warszawskiego, która wyjaśni nam trochę o prawie, to co powinniśmy wiedzieć i jak powinniśmy patrzeć na to, co się wczoraj wydarzyło. Natomiast teraz już goszczę i zapraszam do wspólnej rozmowy z represjonowaną przez polskie władze Iwoną Ochocką, polonistką, dyrektorką szkoły podstawowej w Tczewie, która na początku lutego będzie przesłuchiwana w delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie za organizację protestów. No więc rozmawiamy wokół represji wobec protestujących w strajkach kobiet, o młodzieży i o zagrywkach władzy. Iwono, czy emocje, które towarzyszyły wczoraj, bo wiem, że byłaś w Gdańsku na protestach, czy emocje, które towarzyszyły wczoraj były takie same, podobne, trochę inne, nie takie same jak te 22 października 2020 roku, bo Trybunałowi Przyłębskiej zajęło 98 dni publikacja wyroku, więc jak emocje?
Dobry wieczór. Witam Ciebie, Marto, witam Państwa, witam słuchaczy i widzów. Jak emocje? No, nie wszystkie można wyrazić na antenie, ponieważ nie mieszczą się w powszechnie przyjętej polszczyźnie. Bardzo, bardzo, bardzo negatywne emocje. Znaczy one są ważne, one są silne, inne zupełnie niż te październikowe. To no, w ogóle nie ma co porównywać. Oczywiście nie mamy złudzeń, wszyscy się spodziewali, że prędzej czy później ten pseudowyrok, pseudotrybunału zostanie ogłoszony, bo był w tej na półeczce odłożony po to, żeby w odpowiednim momencie zostać wyjętym i zagrać i przysłonić ważne rzeczy. Byłam wczoraj w Gdańsku, ponieważ nie wyobrażałam sobie nie być. Oczywiście godzina ogłoszenia tego uzasadnienia uniemożliwiła organizację większych protestów w tych mniejszych miejscowościach. Gdańsk był jednym z tych miast, w których udało się, no bo jest dużym jednak miejscem. Na pewno było kilkaset osób. W ciągu godziny, półtorej zebrało się w okolicach biura PiSu, poselskiego PiSu, zebrało się bardzo dużo, przede wszystkim młodych ludzi, ale nie tylko. Jeżeli pytasz mnie, czy było podobnie, to powiem od razu, że było bardzo inaczej, chociażby przez to, że uczestniczki, głównie uczestniczki, ale też było wielu panów wspierających, za co ogromnie dziękujemy, no cieszy nas to, tak? Są bardzo świadomi tego, co robią, po co wychodzą, co się zadziewa. Są świadome swoich praw. Przede wszystkim doskonale już dzisiaj wiedzą, że to wszystko, co czyni policja, te wszystkie zachowania, legitymowanie, zatrzymywanie, już oczywiście nie mówię o używaniu siły, przemocy, zamykaniu w kotłach, jest po prostu niezgodne z prawem, tak? Czyli to jest ogromna wartość dodana tych protestów, mimo że wszystkim wydaje się, że one wygasły, że coś tam się zaczęło wyciszać, bo rzeczywiście to już teraz płynie takim nurtem wewnętrznym, bardzo mocnym, bardzo gorącym. No i wczoraj ponownie zostałyśmy sprowokowane do reakcji. Oczywiście to są cyniczne zagrania, co mnie się bardzo podobało we wczorajszych przemówieniach bardzo młodych ludzi, to ich świadomość, że tak ważny temat jak prawo do decydowania o sobie, prawo kobiety do aborcji wtedy, kiedy uzna ona, że jest to ważne dla jej dalszego życia, zostało wykorzystane w sposób wstrętny, to nikt nie ma tu wątpliwości, do przykrycia no, brudnych interesów i wszelkiej maści przekrętów obecnej władzy, tak? Czyli tego, że to jest grupa osób, która kompletnie nie wie, co robi, nie wie, co czyni, jest niekompetentna, z niczym sobie nie radzi, z pandemią to już w ogóle. I te wszystkie właśnie przekręty zostały przykryte inną ważną sprawą. No bardzo ważną, która w zasadzie nie powinna podlegać już dyskusji, no bo nie ma już miejsca na kompromisy, tak? No ktoś ujął zgniły kompromis, nie wiem czy to ty mówiłaś Marta wcześniej, czy gdzieś ktoś, no bo to jest zgniły kompromis, jesteśmy w XXI wieku. No to nie jest żaden wieku. Kompromis. Tak, tak, to jest ten patriarchat, o którym mówiłaś też. Trochę było czuć, powiem, niedowierzanie jednak mimo wszystko, bo ludzie mieli nadzieję, że przecież to co robimy, to co mówimy, jesteśmy większością społeczeństwa jednak, my kobiety, tak, i decydujemy o tym, jaki kształt ma wychowanie młodzieży, no bo to jest coś, co mi leży szczególnie na sercu. I starałyśmy się tłumaczyć i wypowiadali się eksperci, karniści, oczywiście profesor Płatek. No wszyscy mądrzy, świadomi ludzie mówią, że to wszystko, co się dzieje, jest niezgodne z prawem, jest łamaniem praw człowieka, odbieraniem praw człowieka. To jest sadyzm po prostu. To jest sadyzm władzy, która ma ogromną frajdę z tego, że może o kimś decydować. Oczywiście to wynika pewnie z jakichś kompleksów i niedoborów różnej maści, ale my nie jesteśmy od tego, żeby ich diagnozować. Jesteśmy od tego, żeby domagać się przestrzegania naszych praw. I co mnie buduje ogromnie, to, że coraz większa część społeczeństwa jest świadoma, a na pewno tę świadomość mają coraz młodsi ludzie, co też nie jest na rękę władzy, bo młodzi są zbuntowani i oni nie są jakoś politycznie poprawni. Oni dają tę energię do działania też. Ja bardzo często się odnoszę tutaj w programach do Argentyny, ale nawet nie chodzi o to, o ich przegłosowanie ustawy proaborcyjnej w Senacie, ale no,
Trochę jestem akurat tutaj mocno zainteresowana reżimem w Argentynie. Tam również młodzi byli porywani w latach 76-83. To byli młode osoby. Ci desaparecidos, którzy są, byli porywani przez wojskowy reżim. Młodzi trafiali do obozów pracy właśnie dlatego, że młodzi mogą wychodzić na ulicę. Takie było główne po prostu założenie, więc No ale u nas się robi to świadomość. samo. O tak, do tego jeszcze wrócimy, jak represjonuje się młodzież, jak represjonuje się uczennice i uczniów. Natomiast tak, czy ty organizując protesty, bo tutaj rozumiem, że organizacja była w Tczewie, prawda? W Malborku też? W Malborku dziewczyny genialnie organizują te protesty samochodowe. My jesteśmy tutaj, tak się połączyłyśmy, fantastycznie współpracujemy. Utworzyłyśmy właśnie taki oddolny, no, ruch, Powiślańska Akcja Kobiet, czyli dziewczyny właśnie z tych mniejszych miejscowości. My jesteśmy specjalistkami w Tczewie od spacerów pieszych, tak się określamy. W Kwidzynie też to fajnie wychodzi. Natomiast Malbork genialnie właśnie ogarnia spacery samochodowe, więc tutaj się uzupełniamy. Nie wiemy, jak to będzie jutro, jest Malbork. My w Tczewie uruchamiamy spacer, bo cały czas to tak nazywamy, po wolności prawa kobiet, tak to nazywamy właśnie, po wolności obywatelskie. My będziemy pewnie szli protestując w sobotę, więc tak staramy się współpracować. Rzeczywiście obudziłyśmy Tczew i to było widać, i to było czuć. To zresztą na zdjęciach też fajnie, fajnie wygląda. Dobrze to poszło. I bardzo, bardzo dobrze. Ja w ogóle mam takie poczucie i taką tutaj odezwę do widzek i widzów. Proszę Państwa, no nie wyobrażam sobie, że zawsze mogą Państwo też obejrzeć później nasz program. Ja wiem, że zawsze zachęcamy do komentowania i do uczestniczenia żywo w naszych rozmowach, ale nie wyobrażam sobie, że jest tylko jeden wyjątek. Chodzi mi tutaj o strach i troskę o bliskich związanych z COVID-em, ale nie wyobrażam sobie, by Państwo, ci, którzy mogą, nie byli dzisiaj na ulicach. Więc naprawdę zachęcam dzisiaj do spacerów bardzo, bardzo mocno i w następnych dniach, ponieważ wirtualny krzyk jest niemy i tylko właściwie ulica. No nie wiem, no tak mi się wydaje, tak mi się wydaje. Co ty myślisz? No takie mamy narzędzie teraz. Wirtualny krzyk, czyli ta akcja w internecie, czy tam w internetach, jak młodzi mówią, też jest ważna. Ona też jest ważna, bo w sytuacji, w której ktoś bardzo boi się o bliskich, bo ma takie, a nie inne trudności, dobrze, że w ogóle cokolwiek robimy, tak? To, że się szeruje wydarzenia, to, że się komentuje, wyraża poparcie, to dodaje skrzydeł, bo dobrze jest wiedzieć, że nawet jeśli ktoś został, jak stałam na czele tych protestów w Tczewie i tam później, bo robiliśmy relacje, wrzucaliśmy zdjęcia, filmiki i było: o kurczę, byłam z wami myślami, ale no kwarantanna, COVID, gdzieś tam garami przez okno i słyszałam was, fajnie, że byliście. Więc to też są ważne komunikaty dla nas, że to, że kogoś nie ma, nie znaczy, że z nami nie idzie, tak? No przynajmniej myślami. Oczywiście masz rację, że możemy pokazać swoją siłę jednak temu rządowi tylko na ulicach. Oni są zabetonowani, jeśli chodzi w ogóle o czytanie niuansów, o czytanie między wierszami, nie słuchają tego, co się do nich mówi, interpretują rzeczywistość w sposób absolutnie anachroniczny, żeby nie rzec nawet archaiczny. Po swojemu oczywiście, bo to jest takie mocno szowinistyczne i w pewnych przypadkach pewnie i mizoginistyczne podejście. A to się tak nie da. To się tak nie da i dlatego musi zawsze być ktoś, albo powinien być ktoś, kto pokaże, że mamy prawo protestować. To jest jeden z moich ulubionych hashtagów, który zamieszczam w różnych miejscach, jak udostępniam. Protestuj jak potrafisz, ale bądź z nami, tak? Najlepiej fizycznie, bo to jest taka energia, którą się czuje, którą się widzi. Mnóstwo było, każdy sobie coś tam nagrywa, robi zdjęcia. Oczywiście, kiedy prowadziłam ten drugi protest w środę,
Nie spodziewałam się, że przyjdzie 5 tysięcy ludzi. Chyba nikt się nie spodziewał, ponieważ to nie była taka stricte organizacja, prawda? My tu planujemy, mamy bilety wstępu, absolutnie nie. Było miejsce, była godzina, będziecie, to będzie super, ja i tak idę, tak? Na takiej zasadzie to było. No i potem okazało się, że za moimi plecami, bo ja szłam na czele, no było mnóstwo ludzi i to w różnym wieku, różnej płci zupełnie, młodzi, starzy, mężczyźni, kobiety. Na rowerach, na motocyklach, bo fantastycznie wspierały nas motocykle, więc to naprawdę no, pięknie wyszło, pięknie. Policja też zachowywała się bardzo przyzwoicie. Ja jestem dumna z tego, że jednak mogliśmy z nimi współpracować na tyle, na ile się dało. Nikomu się krzywda nie zadziała. Udało nam się też uniknąć tej słynnej straży kościelnej, która wyskoczyła jak Filip z konopi po słynnym orędziu pana Kaczyńskiego, za który powinien ponieść konsekwencje karne i mam nadzieję, że doczekamy tego, że zostanie, jeśli nie skazany, to przynajmniej sądzony. Myślę, że dla człowieka, który ma o sobie tak wysokie mniemanie i chciał być emerytowanym zbawcą narodu, to wystarczy już, że zostanie zapomniany na kartach historii albo przedstawiony niekoniecznie tak, jak chce. Jestem trochę romantyczką w tym zakresie. Ale tylko w tym zakresie, Marta. Tylko w tym zakresie. Cała reszta to jest działanie. Słuchaj, kociewie się ruszyło, tczew wypadł wspaniale. Omijaliśmy też biuropisu. Byliśmy tam ze 3 razy, żeby poskakać, zostawić znicz, plakat. Uznałam, kiedy rozmawialiśmy, ustaliliśmy trasy, uznałam, że nie będziemy ich dowartościowywać, zawracać sobie głowy, podobnie jak odwiedzaniem kościołów. Nigdy nie były one celem naszych ataków, tak? Czy naszego niezadowolenia. No ja mam swoje zdanie na temat roli księży i kościoła w tym, co się dzieje i w umacnianiu patriarchatu w naszej rzeczywistości, w tej codzienności. I dzielę się z tym zdaniem, jeżeli ktoś mnie o to zapyta, ale traktuję kościoły jako własność społeczną, jako zabytki. Jeżdżę do Włoch i podziwiam jako właśnie budowlę i symbol czasów, więc nigdy nie było moją intencją i nigdy nie będzie niszczenie własności ludzi wierzących. Tak? To jest ich sanktuarium. Także to też był kolejny absurd, tak, z którym się zmierzyliśmy. Tczew był piękny po prostu. Gorąco, gorąco Was ściskam, bo w Tczewie bywałam dość często. Zapraszam na kawę następnym razem. No, ja muszę zobaczyć, jak tam sytuacja z mostem akurat, bo to mnie najbardziej zawsze interesowało. Natomiast to później się zgadamy a propos mostu, to później się zgadamy a propos mostu. Natomiast tutaj tak, a propos hashtagów, murem za Ochocką. Powiedz, co to się właściwie takiego wydarzyło? Kociewie Żuławy mocno zaangażowane, a ty tutaj podpadasz kuratorium oświaty. 2 lutego masz przesłuchanie. Opowiedz o tej sprawie. Za co? Myślę, że to ja nie podpadłam kuratorium, Marto, tylko podpadłam prominentnemu politykowi PiSu z Tczewa. No, w momencie, kiedy wyszliśmy na ulicę z transparentem, ogromnym banerem, na którym było napisane przepraszamy za utrudnienia, Tczew ma rząd do obalenia i za tym transparentem, tak jak powiedziałam, poszło 5 tysięcy ludzi, to jest 10% społeczności miasta. No to myślę, że niektórzy politycy obecnej władzy, obecnego obozu rządzącego poczuli się co najmniej zniesmaczeni, jeśli nie zagrożeni. W związku z tym pewne osoby podjęły działania, żeby nam życie utrudnić i już po pierwszym spacerze w środę w tczewskiej gadzinówce pokazał się paskudny artykuł, w zasadzie seria artykułów anonimowych. Oczywiście nawiązania do tego, że nawołujemy do wojny, do obalenia rządu, wszystkie te ten taki bełkot obecnej władzy słynny, zresztą znany z epoki dawno minionej, tak mi się mam nadzieję wydaje, czyli komunizmu, mowa trawa. No i pan Smoliński dał tam, był piękny wywiad, który kończył słowami, że wszyscy organizatorzy protestów będą pociągnięci do odpowiedzialności.
No wiemy ze swoich źródeł, że chwalił się, że znalazł sposób na mojego męża. No jest tutaj lokalnym mieszkańcem, więc no, a że zadziera nosa i nie zawsze zwraca uwagę na ludzi dookoła, bo jest, to jest mądry człowiek i doświadczony prawnik, no to no nie mamy dowodów na to, poza tym artykułem. Ja wiem, bo to jest mała społeczność. No i piątek po drugim, po trzecim już chyba spacerze, mój mąż został wezwany do jakiegoś biura w Lotosie przez osobę bardzo wysoko w hierarchii i zwolniony. Dostał wybór, albo będzie porozumienie stron, albo zwolnienie dyscyplinarne. No teraz już wiemy oczywiście, bo pani posłanka Beata Maciejewska dopóty gnębiła Lotos pismami, żeby uzasadnić potencjalną możliwość zwolnienia dyscyplinarnego, że nie ma takich podstaw. Zresztą mój mąż jest bardzo mądrym człowiekiem i ma ogromne doświadczenie w zawodzie. Wiedział doskonale, to jest kolejny obywatel dokształcony, jeśli chodzi o prawa, w związku z tym oczywiście wiedział, że trzeba mieć podstawy, tak, do dyscyplinarki. No to pan mu odpowiedział, że powód się znajdzie, tak? A ponieważ no jednak mamy tutaj tę naszą szkołę, nasze trzecie dziecko, na które poświęcamy bardzo dużo czasu, emocji, no dużo serducha, no to nie mogliśmy ryzykować, no bo sądy pracy, w ogóle wszystkie sądy, mimo że protestowałam też w obronie sądów, no strasznie długo działają, więc 2 lata z dyscyplinarką w papierach, dochodzenie swoich praw, to jest, wiesz, Marta, no, orka na ugorze, zwłaszcza w obecnym czasie, tak? Kiedy no, musimy poczekać jeszcze do tej wolnej Polski, gdzie rzeczywiście może większa sprawiedliwość będzie. A nie odczuwacie, nie wiem, co bym zrobiła na waszym miejscu, ale czułabym, że mam tak bardzo mocno podcięte skrzydła. No i nie wiem, czy bym potrafiła wskrzesić jeszcze tyle siły i odwagi. No, no co wy? Jeszcze, że tak użyję tego, co bardzo lubił powtarzać podczas kampanii Andrzej Duda, no rodzina jest najważniejsza, tak? Wygrała rodzina. No tak, my jesteśmy idealną rodziną. Jesteśmy idealną rodziną, małżeństwo z bardzo długim stażem, 25 lat. Mamy psa, kota, 2 dzieci, oboje się uczą, syn studiuje, więc no idealna rodzina. Tylko kurczę, te poglądy nie w tę mańkę. No. No nie kościelni, nie prawicowi, proludzcy, antyfaszyści, antyhomofoby, także no po prostu same anty, no nie pasujemy do tego wizerunku. Ja ogromnie sobie cenię człowieczeństwo i w ogóle wolność wyboru. Nie jestem zwolenniczką nihilizmu albo anarchii, ponieważ uważam, że poczucie bezpieczeństwa dają nam jednak jakieś granice, ale nie lubię, po prostu nie toleruję, kiedy ktoś komuś narzuca swoje poglądy, zwłaszcza jeżeli wykorzystuje swoją pozycję, tak, jakąś pozycję siły, władzy, zależności finansowej, no bo tutaj prawa kobiet nam przecież bardzo leżą na sercu, nie? Więc to jest, było trudno, ale, no ale jesteśmy w tym razem i uznaliśmy, że no nie można się poddawać, bo przecież dzieci patrzą. Co by to było, gdybym się dała tak łatwo przestraszyć, no. Ale mamy też wsparcie, no. Wiem. Mamy za was bardzo mocno kciuki i no, murem za Ochocką zdecydowanie, ale nie tylko nauczyciele są represjonowani, bo również uczniowie. I władza paluchem ostrzega, nie wolno ci uczennico, nie wolno ci uczniu wrzucić do mediów społecznościowych błyskawicy, nie wolno ci wychodzić protestować, a jeśli tak, to najwyraźniej masz do degenerowanej młodzieży. I państwo już się to zajmie. Zresztą mogą państwo znaleźć sami takie informacje. Wyborcza pisała z Bydgoszczy, cały taki naprawdę solidny, porządny reportaż na ten temat, ale również była historia z Kielc o dziewczynie, do której również zapukała do domu kurator sądowa. Ona tylko była w domu, dom był otwarty. O tym również Wyborcza Kielecka opisywała. Ja rozmawiałam z tą dziewczyną i to jest po prostu niewiarygodne. Natomiast, no cóż, no, kuratorzy pukają do drzwi, straszą młodzież, straszą rodziców, bo wiadomo, degeneraci, choć jak tak się porozglądają po tych domach, to nie do końca jakaś degeneracja jest. Czy faktycznie młodzież, ja tutaj takie na wyrost zadałam pytanie, czy faktycznie młodzież jest zdegenerowana i co młodzi ludzie, uczennice, uczniowie
myślą o strajku, o aborcji, o nie wiem, o dlaczego te protesty wybuchły. Czy oni rozumieją, że żyjemy w patriarchacie, który należy obalić, czy może im, nie wiem, się nudzi i nie wiadomo, są zamknięci w domach, a na ulicach coś się dzieje. Jaką to ja mamy zdecydowanie. młodzież? Młodzież mamy wspaniałą, młodzież mamy, ja im współczuję. Zasadniczo jestem bardzo nieszczęśliwa, kiedy pomyślę, w jakich czasach przyszło im żyć, bo my wzrastaliśmy, przynajmniej mówię o sobie, jestem z pokolenia, które jeszcze pamięta komunizm, wzrastaliśmy w trudnych czasach. Mieliśmy tę wolność jednak, chociaż cały czas tę nadzieję, ciągle się szło do przodu. Unia Europejska, strefa Schengen, powiem Ci, że do tej pory jestem niesamowicie szczęśliwa, kiedy mogę się kierować ścieżką strefy Schengen, a nie iść do odprawy tam, gdzie no, niektórym jeszcze, niektórzy muszą iść. Młodzież mamy taką, inaczej powiem, są bardziej świadomi niż dorośli. Wszystkie strajki klimatyczne, wszystkie protesty w obronie osób LGBT, wszystkie protesty środowiskowe, uświadamiania ekologiczne, no tutaj prawa w obronie, znaczy no wystąpienia w obronie praw kobiet, to są działania młodzieży. Tak naprawdę, jeżeli my im nie będziemy za bardzo przeszkadzać, a tylko dawać wsparcie, jako osoby dorosłe, doświadczone, dojrzałe, to oni naprawdę są w stanie ten świat zmienić. Myślę, że na pewno te osoby, które wyszły na ulicę, te, które wychodzą, te, które krzyczą, robią transparenty, napisy sobie na rękach, no, no po prostu to jest też feria barw i festiwal haseł wszelkiej maści, pięknych zresztą często, czasami wulgarnych, czasami trudnych, no tak to wygląda, to jest wyraz ich właśnie tej wielkiej świadomości. Myślę, że większość osób dorosłych nie ma tak dużej świadomości w tej chwili obywatelskiej i tego poczucia utraty wolności, jak ci młodzi ludzie, którzy w tej chwili są w szkołach średnich, w klasach maturalnych i na studiach. I przypomina mi się taka anegdota, takie w sumie niefajne podejście do młodych ludzi, że zabierzcie im internet i wtedy zobaczymy, oni się ruszą i zauważą w ogóle, że coś się dzieje. Tak? No okazuje się, że to nie jest kwestia internetu. Tylko kwestia wolności. Świadomość, że mogą być wyprowadzeni z Europy, mogą wrócić paszporty, przejścia graniczne, inwigilacja. Oni mają tego świadomość i dlatego protestują. Bardzo dużo na ulicach jest świadomych młodych kobiet. To chyba już jakoś tak jest, że jesteśmy, podobało mi się takie bardzo hasło, jesteśmy potomkiniami tych czarownic, których nie spalono. I chyba coś tu jest na rzeczy, tak? Bo ta ciekawość kobieca, ta siła kobiet, oczywiście kiedy mamy wsparcie partnerów, mężczyzn, ojców, braci, tak? No to jest w ogóle piękna historia, ale sama doświadczam kontaktu z osobami, które walczą o swoje prawa, o prawa kobiet, o swoje wolności, właśnie dlatego, że doświadczają przemocy, wykluczenia czy różnej maści szowinizmów. No, patriarchat jest wszechobecny w naszym życiu. Nie, młodzież jest świadoma. Wiedzą, po co wychodzą. I to jest warte no, wszelkich szykan. To skoro o młodzieży mowa, to jeszcze Państwu zapowiem, że dzisiaj w programie Aliny Czyżewskiej o 21 w programie Kto pyta, ten rządzi, właśnie będzie o szkole. Czy ingerowanie szkoły w wygląd uczniów jest zgodne z prawem, czyli i na przykład o zakazie farbowania będzie mowa, czyli konstytucja i szkoła, także zachęcam Państwa również do pozostania ze systemem obywatelskim po godzinie 21. Natomiast my tak, dużo w resecie, to ja tak sobie uknąłam takie sformułowanie obywatelujmy. Dawno temu, obywatelujmy. Obywatelować można bardzo różnie. No i też ja myślę sobie o czymś takim, jak ta praca u podstaw. Więc wrócimy teraz do romantyzmu i do pozytywizmu. Ja myślę sobie dużo o pracy u podstaw. No i przecież właśnie to jest jedno z założeń pozytywizmu. Ze szkoły pamiętam, że praca u podstaw, że nuda, że romantyzm to takie fajne do nauczenia się było. I ostatnio myślałam też o tym, że przez to, że się tak my się lubujemy w romantyzmie,
Tak mocno go pamiętamy ze szkoły, te wszystkie emocje, romantyczne zrywy, takie emocjonalne traktowanie tego nieistniejącego państwa, no, że my zapominamy o tym pozytywizmie, który jednak no, miał o wiele większy, no nie wiem w sumie, to, a ja nie wiem, czy powinnam tak oceniać, ale no jednak jestem absolutnie team pozytywizm. I jak, czy ty widzisz na przykład analogię w tym, co się dzieje, że moglibyśmy tak rozróżniać, że to, co się teraz dzieje, to jest właśnie taki XIX wiek, że trochę romantyzmu, trochę pozytywizmu? To powiem ci tak, ja za romantyzmem nie przepadałam. Przepraszam, jestem polonistką, wiem. Z twórców romantycznych zdecydowanie bardziej wolałam Słowackiego, jeśli chodzi o utwory, natomiast Mickiewicza, jeśli chodzi o biografię, bo on w swoim życiu był mocno, mocno stąpał po ziemi, bo przecież musiał zapewnić temu i owemu byt jednak. No i walczył o tę niepodległość. Słowacki był zasadniczo nieszczęśliwy, ale no dla mnie bliższy memu sercu zawsze był pozytywizm i ta praca u podstaw i ta praca organiczna, bo tam też jeszcze przecież państwo jako elementy było i zgadzam się tutaj z tym, co zaczęłaś już mówić, że jednak jako społeczeństwo więcej zawdzięczamy pozytywizmowi, a jako kultura, jako jakieś dziedzictwo kulturowe, literackie, to jedna i druga epoka nam się przysłużyła, chociaż każda inaczej. Ja widzę dużo romantyzmu, paradoksalnie dużo romantyzmu widzę w działaniach osób wychodzących teraz na ulicę. Wiem, że jestem przewrotna, pewnie nie w tę stronę, ale to jest romantyzm bardzo realistyczny. Znowu kułam jakieś takie sprzeczność ze sobą, ponieważ jest to romantyczny jest sam zryw, czyli ta nadzieja, że w obecnej sytuacji, kiedy jest tak trudno, kiedy przecież opozycja jest w mniejszości, kiedy policja bije, wykręca ręce, łamie, kiedy młodzi ludzie są zastraszani, nachodzeni wręcz, tak jak powiedziałaś, w sposób nieprawdopodobny, kiedy ich emocje są tłumione i nazywane małoważnymi albo histerycznymi, tak, bo takie też się pojawiały w stosunku do kobiet i do, w ogóle do protestujących, to jest w tym duża nuta romantyzmu, ale to wszystko jest podszyte tą pracą u podstaw, czyli tą edukacją, tym kagankiem oświaty niesionym właśnie w tłum, tłumaczeniem, rozmawianiem. To są godziny przecież przeróżnych spotkań w mniejszych, w większych gronach, mnóstwo organizacji pozarządowych, właśnie te strajki klimatyczne, kiedy kropla drąży skałę. I ja bym nie chciała odbierać tej nadziei, bo z tego romantyzmu takiego pozornego, tak, tego, bo to na bazie emocji jest ten romantyzm, ale na bazie działania, jakby w warstwie działania to jest mocne i przemyślane i to wydaje mi się, że to już nie ma odwrotu, że to, co się zadziało, to pójdzie dalej, nawet jeśli miałoby spowolnić z jakiegoś powodu albo wejdą nowe represje, bo to jest tylko kwestia czasu, obecny rząd nie ma żadnych skrupułów i tu już chyba nie mamy wątpliwości, nie ma żadnych skrupułów, przed niczym się nie cofnie, no to musimy mieć plan na przyszłość. No bo inaczej w tej chwili przyzwyczajają nas do różnych zachowań niezgodnych z prawem, do zachowań wątpliwych, no choćby właśnie te poczynania policji w stosunku do nastolatków. No u mnie też zdarzają się sytuacje, w których uczniowie próbują czasami pewne rzeczy nadmiernie okazywać swoje wsparcie w akcjach, ale tutaj pilnujemy, żeby to nie przekładało się na warstwę szkolną. Rozmawiamy oczywiście, bo rozmowa jest podstawą i zgadzam się z Tobą, że praca u podstaw jest najważniejsza, czyli znów wracamy do edukacji. Musimy kształtować, ale tej edukacji takiej obywatelskiej, nie związanej ze światą, z podstawą programową, prawda? Tam musi być tam podmiot, orzeczenie, fajnie jak jest, ale jeszcze lepiej jak jest to zdanie, które da się wyartykułować, jest zrozumiałe i ktoś potrafi wziąć mikrofon do ręki i powiedzieć, co mu w duszy gra, tak? To jest ważniejsze moim zdaniem w edukacji i ta świadomość, że mamy prawo protestować, policja nie może nam robić krzywdy, jest dla nas, a nie przeciwko nam. Taka ogromna solidarność, taka ta wyczuwalna na ulicach, no i to wsparcie, które teraz otrzymuję, to jest niewiarygodne. Ja czasami
Nie wiem, z której strony coś się zadzieje, dostaję informację, słuchaj tutaj jakiś artykuł, słuchaj tu jakaś akcja. No, demotywatory też do mnie dotarły, że też znalazły się. To są fajne rzeczy. Ja wiem, że jest dużo bardzo osób w tej chwili w Polsce doświadczających represji innej różnej maści. Myślę, że my znaleźliśmy się w takim centralnym punkcie, ponieważ oboje doświadczyliśmy represji i nie boję się powiedzieć, że politycznych z powodu niewygodnych treści, niewygodnej postawy, jaką ja głównie prezentuję, ale nie robiłabym tego bez wsparcia mojego męża. No, często na motocykl prowadził nas wszystkich, żebyśmy nie pobłądzili. Oczywiście ze wsparciem kolegów motocyklistów, więc no nie, musimy działać, musimy tłumaczyć, wierzyć w to, że mówienie i tam praca u podstaw ma sens. Ja myślę, że to też jest ten romantyzm nam siedzi bardzo w duszy, ponieważ mamy tendencję do gloryfikowania porażek. Strasznie żyjemy przeszłością i w ogóle tą niewłaściwą. Jedyne udane powstanie to było Wielkopolskie. I kurczę, w takim regionie, bardzo skuteczne. Z tego się biorą kompleksy. Myślę, że długoletnie zabory spowodowały lęk przed obcymi, więc mamy ksenofobię. Szkoda, że tak mało jest tej pracy, żeby otwierać. No, mamy 30 lat, jesteśmy w Unii Europejskiej i bardzo duże braki są w tej europejskości. Przynajmniej jeśli chodzi o pokolenie, no, 40-latków i troszkę więcej, tak? My się cieszymy wolnością, ale tak chyba nie do końca wszyscy dowierzają, że to jest dane. Jesteśmy młodym społeczeństwem demokratycznym i do Stanów nam jednak troszkę daleko jeszcze. Ja myślę też o tym pozytywizmie pod takim kątem właśnie też pracy organicznej, bo to pokazują różnego rodzaju problemy społeczne. To znaczy, jeżeli mówimy o prawach kobiet i jeżeli już ma być usunięta, zakazana ta przesłanka embriopatologiczna, no to co ze świadczeniami, co z wsparciem dla rodzin, które mają dzieci z niepełnosprawnościami i tak dalej, co z przemocą kobiet, co z pay gapem, itp., itd. I to pokazuje cały system, że wszystko jest jakby takim, no, systemem naczyń połączonych, więc tutaj też mam takie skojarzenie właśnie To prawda. z tym z pozytywizmem, z pracą organiczną, z pracą u podstaw. Także tak, o, ach, tutaj się znaleźli tacy, co nie lubią również romantyzmu. Tak. Tak. Antyego pisze, nie wiem czemu, ale romantyzm kojarzy mi się z bujaniem w obłokach, które kończy się wysoką śmiertelnością na ołtarzu ojczyzny. Co Także, ładnie powiedziane zresztą. no. To powiedz, Ja co bym ty po... powiesz? Tak, No tak. mów, 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 Marta, mów. Co powiesz podczas przesłuchania, no i co ci grozi? Powiem tak, najciekawsza, najświeższa wiadomość jest taka, że przesłuchanie nie odbędzie się w Kościerzynie, ponieważ zadzwoniła do mnie pani zastępczyni rzecznika, że no niestety nie pasuje w urząd wojewódzki, będzie w urzędzie wojewódzkim w Gdańsku we wtorek na 8, więc zaprasza mnie do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. To jest oczywiście kuriozum, bo po pierwsze, ja jestem nauczycielką, pani jest przedstawicielką kuratorium, więc to powinno się odbywać na terenie kuratorium albo w delegaturze. Absurdem jest fakt, że mamy delegaturę w Tczewie, a najpierw byłam skierowana do Kościerzyny i w efekcie chyba wylądujemy w Gdańsku, bo ja nie bazuję na telefonie, oczywiście wysłałam mail z prośbą o potwierdzenie, żeby potem się nie okazało, że ja pojadę do Gdańska, a w Kościerzynie będą na mnie czekać i będzie, o, Chocka się nie stawiła, nie? Co powiem? Powiem to, co mówię tutaj teraz, tak? Że po pierwsze, mamy prawo protestować. Po drugie, nauczyciel ma obowiązek mieć światopogląd, w mojej ocenie. Nie może być neutralny światopoglądowo, bo byśmy nie byli w stanie realizować żadnej literatury wojennej, żadnego tekstu z czasów potępiających komunizm, gdybyśmy nie mieli jasnego kręgosłupa moralnego i światopoglądu na faszyzm, na nazizm, na hitleryzm, na te wszystkie ustroje antyczłowiecze. To powiem, bo to też powiem. Nie mogę powiedzieć wszystkiego, co powiem, bo pani się przygotuje tam z drugiej strony, jeżeli będzie miała w ogóle czas i ochotę nas słuchać. Powiem, że nie wyprowadziłam dzieci na ulicę, bo to jest jeden z zarzutów, bo po
pierwsze dlatego, że nasza szkoła jest szkołą podstawową i nasze dzieci są dość małe jeszcze, żeby po ulicach chodzić i protestować. Jeśli były, to ja o tym nie wiem. A podpytam, rodzice, którzy mają u nas dzieci, wystąpili z listem w mojej obronie, więc to też dużo, dużo daje, mocno grzeje serducho, tak, że bardzo ładnie się, znaczy bardzo fajnie się czyta o sobie takie laurki od czasu do czasu, nawet jeśli są w takich trudnych okolicznościach, więc powiem to na pewno, że jest to zarzut wyssany z palca. Powiem też, że w czasie wielkich emocji wywołanych przez kogoś w sposób bardzo konkretny mówi się bardzo różne rzeczy i powiem też, że nikomu nigdy nie życzyłam śmierci, nawet jeśli go bardzo nie lubię. Bardzo chętnie zobaczę parę osób przed Trybunałem Stanu i w więzieniu, ale to nie znaczy, że chciałabym, żeby im się stała z tego tytułu jakaś fizyczna krzywda. Kiedy jest na ulicy 5 tysięcy ludzi, to rzeczywiście ponoszą emocje, czasami krzyczy się różne kwestie. Uważam, że wulgaryzmy są od tego, żeby wyrażać emocje. I są momenty na przekleństwa, wszyscy przeklinamy. Mało znam osób, które nie posługują się takim językiem, tą łaciną. Nie udaję świętszej od papieża absolutnie. I uważam, że lepiej rzucić takim właśnie ciężkim słowem, przekleństwem, niż kamieniem. To jest kolejna rzecz. No i jest jeszcze jedno takie moje ulubione zdanie, które już parę razy użyłam, że w pewnych okolicznościach nie da się wymiotować kulturalnie. No bo są takie okoliczności, że trzeba się pożygać. No i cóż tu dużo gadać. Kiedy słyszymy takie rzeczy, takie judzenie, jątrzenie, nawoływanie do bicia nas, kiedy się nazywa histeryczkami. Nawet nie będę powtarzała tych wszystkich strasznych bredni, które są dużo gorsze niż hasła wołane na ulicach. To trzeba się liczyć z odpowiedzią społeczeństwa. Suweren wyraża swoje zdanie, tak? Tak jest. Nie wiem, jak będzie pani chciała słuchać, ile będzie chciała słuchać. Pewnie sobie napiszę wypowiedź, którą zamieszczę w aktach. Oczywiście nie zgodzę się z żadnymi zarzutami. Jeżeli używa się jakichś pojęć, to z reguły są one symboliczne i mają coś znaczyć w szerszym kontekście. A kto je interpretuje, jak je interpretuje, no to jak to z symbolami, prawda? Czy alegoriami. Mm-hmm. Bywa różnie. No nie dam się w każdym bądź razie. A jeżeli się okaże, bo co mi grozi? Grozi mi to od nagany czy zawieszenia w prawach wykonywania, aż po zabranie, po zakaz wykonywania zawodu, tak? Czyli nie mogę być nauczycielką, nie mogę wykonywać tego zawodu, w związku z tym będę pozbawiona możliwości też zarobkowania w taki sposób, no to znajdę inną pracę i poczekam do wolnej Polski. Nie pierwsze, nie ostatnie w dzisiejszych czasach. Myślę, że wielu nauczycieli prowadziło i nielegalne, i tajne komplety, i darmowe, kiedy trzeba było dzieci przygotowywać w dziwnych czasach do trudnych egzaminów, ale doczekamy do wolnej Polski i będziemy wtedy występować o przywrócenie dobrego imienia. Ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo jednak wierzę, że wśród długoletnich pracowników oświaty, którzy niejedną władzę widzieli, niejedno przeszli, są osoby z kręgosłupem też moralnym, mimo trudnych czasów. Naiwna może trochę jestem, ale swojego będę pilnować. Zresztą moim pełnomocnikiem jest mecenas Marek Karczmarzyk z Pomorskiej Izby Adwokackiej, więc też tutaj myślę, że damy radę. Z waszą pomocą na pewno. Damy radę, pamiętaj, nigdy nie będziesz szła sama. Odczuwam. Nigdy dziękuję nie będziesz bardzo. Szła sama. To my ci bardzo dziękujemy za podzielenie. Ja wam dziękuję. Mam nadzieję, zaproszenie. Że jesteśmy trochę podbudowani. No i murem za Ochocką. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Państwa gościnią Iwona Ochocka, polonistka, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Tczewie. Miło było. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka. Do widzenia. Dużo zdrowia, do widzenia. Ja natomiast z Państwem się nie żegnam. Już za chwilę z nami połączy się profesorka Monika Płatek-Karnistka z Uniwersytetu Warszawskiego, prawniczka, z którą porozmawiamy sobie na temat wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej, który został wczoraj opublikowany o godzinie 23:15. Ale proszę zbierać pytania dla profesorki, my słyszymy się już za chwilę i przypominam, że producentem dzisiejszego programu To jest wojna jest Sinsiul Złoty, którego serdecznie pozdrawiam i bardzo dziękuję. Słyszymy się za chwilę.
głośniejsze od lęku. Nasze nie rozbija mury wokół serc. Nasze nie jest głosem wolności. Nasze nie rodzi się. Nasze nie jest głośniejsze od lęku. Nasze nie rozbija mury wokół serc. Nasze nie jest głosem wolności. Nasze nie rodzi się. To jest Wojna, program Resetu Obywatelskiego w każdy czwartek między godziną 19 a 21. Ja nazywam się Marta Woźniak, to jest czwartek 28 stycznia 2021 roku. Widzę, że Państwa jest bardzo dużo, bardzo sporo. Cieszę się za solidarność dla Iwony Ochockiej. Murem za Ochocką to jest hashtag. Jeżeli są Państwo zainteresowani sprawą Iwony Ochockiej, proszę to wpisać, poczytać i kto może, ten protestuje pod, nie w Kościerzynie, ale w Gdańsku 2 lutego, bo wtedy jest termin tutaj przesłuchania, więc jesteśmy murem za Ochocką. Przypominam Państwu o łapkach w górę, przypominam Państwu o wsparciu finansowym Resetu Obywatelskiego. Dzięki Państwu możemy realizować programy, dzięki Państwu się możemy dalej rozwijać. Za każdą złotówkę serdecznie, serdecznie Państwu dziękuję. I również dzięki Państwu możemy dzisiaj na naszych łączach w naszym wirtualnym studiu gościć profesorkę Monikę Płatek, karnistkę, kierowniczkę Zakładu Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu. Z Panią profesor jesteśmy bez wizji, ale to nic, treść będzie mocniejsza. W takim wypadku czeka nas rozmowa, no, taka o prawie, trochę ciężki temat, myślę. Rozmawiamy dookoła wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej w sprawie usunięcia z ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z zapisu o aborcji ze względu na przesłankę tą embriopatologiczną, a który to wyrok opublikowano o godzinie 23.15 w Dzienniku Ustaw wczoraj, 27 stycznia 2021 roku. Czekaliśmy na niego 28 dni. Co oznacza? Czy to oznacza? Nie czekaliśmy, proszę Pani, 28 dni. Wyrok był wydany 22 października. To kiedy? Ile dni minęło od 22 października? Wyrok od ogłoszenia. To jest jednakże pewna różnica, prawda? Także to jest różnica 98 dni. Czy to oznacza, że aborcja teraz w Polsce jest legalna tylko w dwóch przypadkach?
Mamy do czynienia z dwoma rzeczywistościami. Z rzeczywistością konstytucyjną i z rzeczywistością artefaktów prawnych. W ramach rzeczywistości konstytucyjnej wyroku nie wydano, ponieważ ciało, które wydało to orzeczenie, jest ciałem niezdolnym do wydania konstytucyjnie niewadliwego, prawidłowego wyroku. W tym sensie, że w składzie, który orzekał, mieliśmy ludzi, którzy nie są sędziami, tylko są dublerami. Mieliśmy Krystynę Pawłowicz, która w poprzedniej kadencji jako posłanka podpisała równo brzmiący wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, co nakazywało, aby się wyłączyła. Mieliśmy następnego pana, byłego prokuratora, który balował u Rydzyka na urodzinach, co również skłania do tego, aby się wyłączył, ponieważ jasne jest, jakie ma poglądy. Mamy do czynienia z panią magister Przyłębską, która jest źle obsadzoną, niezgodnie z przepisami na stanowisku prezesa Trybunału. I stąd też prawidłowo jest mówić o Trybunale magister Przyłębskiej, nie ocieplając tego imieniem Julii. W związku z tym z punktu widzenia konstytucyjnego oczywiście to nie jest żaden wyrok i to nie jest coś, co obowiązuje. Natomiast żyjemy w świecie artefaktów prawnych, które sprawiają, że brak jest ciała, brak jest możliwości, brak jest procedury na tym etapie, gdzie moglibyśmy stwierdzić, to znaczy, gdzie to ciało mogłoby stwierdzić to, co ja w tej chwili powiedziałam. Ja mam rację i tak jak ja, mówi bardzo wiele prawniczek i prawników. Tyle tylko, że my mając rację, nie mamy legitymacji, nie mamy umocowania w żadnym przepisie, który pozwalałby na kwestionowanie tego, co w zamyśle konstytucyjnym wydaje Trybunał Konstytucyjny. Rozumiecie Państwo? Czyli legalnie to nie jest wyrok. Legalnie to nie jest Trybunał Konstytucyjny. Legalnie to jest chucpa. A teraz w realnym świecie, w którym żyjemy, mamy sytuację taką, że ponieważ nie ma ciała, które na tym etapie mogłoby powiedzieć, że to, co się stało, jest chucpą, a nie wyrokiem, to w tym momencie faktycznie kobiety w Polsce zostają pozbawione prawa do decydowania o tym, czy chcą, czy nie chcą, czy mogą, czy nie mogą. Decydować się na urodzenie i donoszenie płodu w warunkach, w których badania prenatalne i inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. I wypowiedzi z jednej strony Marty Lempart, która jest prawniczką i która mówi, to nie jest żaden wyrok, a każdy tchórz, który odmówi... w tym momencie, czy przestało mnie być słychać? O, teraz słychać. Straciłyśmy, ja pani już nie słyszę. Nie? Halo? Czy słyszę? Nie słyszę pani. A. Niedobrze. A teraz? Rozumiem, że ja mogę mówić, tak? Tak. Okej. Ja pani niestety nie słyszę w tej chwili, więc jakby można było naprawić ten błąd, to byłabym zachwycona. Natomiast jesteśmy w sytuacji, w której no być może rzeczywiście będzie można ścigać lekarzy, którzy odmówią. Tyle tylko, że oni nie mają na dzień dzisiejszy podstawy prawnej do wykonania takiego zabiegu. Ponieważ chociaż to, co zostało wydane, nie jest wyrokiem i chociaż ciało, które to zrobiło, nie jest Trybunałem Konstytucyjnym, to życie, jakie się dzisiaj toczy w świecie sztucznych instytucji i sztucznych wyroków sprawia, że kobiety faktycznie zostały pozbawione prawa i możliwości do decydowania o sobie. Czy teraz mnie słychać? Ja niestety pani nie słyszę. Ojej, niczego nie słyszę. To teraz musimy jakoś
Namigowo chyba. Krzysztof, realizator, który dzisiaj tutaj na heblach z nami jest, zadzwoni zaraz do pani profesor i może uda się połączyć. Ja natomiast przeczytam Państwa komentarze, bo pojawiło się ich tutaj dość sporo. Jeżeli Państwo nie protestują, a słuchają nas i znają Państwo osoby, która również mogłaby zainteresować dzisiejszy program To jest wojna, bardzo proszę o udostępnianie w swoich mediach społecznościowych, proszę Państwa również o subskrypcję kanału Resetu Obywatelskiego i o lajki, o te tak zwane łapki w górę. Dowiadujmy się. Pani profesor, czy już się teraz słyszymy? Już się słyszymy, przepraszam za tą. Już wiem, z czego się to bierze. Jeżeli ktoś do mnie dzwoni, to przerywa się możliwość słyszenia pani, a rozmawiam z telefonu. I przepraszam za brak wizji, ale ponieważ muszę przebywać w pozycji horyzontalnej przez najbliższy jeszcze jakiś czas, więc wolałabym Państwa uwolnić od mojego widoku. Oczywiście, rozumiemy to jak najbardziej. Ja natomiast chciałabym tutaj odnieść się do tego, właśnie Marta Lempart mówiła wczoraj podczas konferencji OSK, że na pewno znajdą się lekarze, którzy będą jawnie działali wbrew woli tej chucpie, to tak już tutaj nazwę, Trybunału Przyłębskiej. Ale patrząc na charakter pracy lekarza, mam duże wątpliwości, czy ktoś się właśnie odważy dokonać aborcji w świetle tego, no nie wiem, publicystyki, orzeczenia, chucpy, bo jednak to się wiąże z ogromnymi konsekwencjami dla lekarzy. Zresztą wiemy, Helsińska Fundacja Praw Człowieka również zrobiła taki raport, w którym przyjrzała się, czy po 22 października 2020 roku zabiegi były odmawiane, więc no, mam pewne wątpliwości a propos tej odwagi. Wie pani, ja jestem po pobycie w szpitalu i obserwacji pracy medyków i naprawdę jestem absolutnie pełna podziwu dla ich oddania, wysiłków, ponieważ warunki, w jakich pracują, są dalece niekomfortowe. Kadra jest dalece niewystarczająca, a mimo to konkretni pacjenci i pacjentki są obsługiwane naprawdę w sposób maksymalnie profesjonalny. Natomiast ja mówię o dziedzinie, która nie wiąże się z ginekologią. I szczerze mówiąc, dla mnie to nie jest dobre pytanie, czy się znajdą, czy się nie znajdą. Dla mnie jest po prostu skrajną nieodpowiedzialnością, sadyzmem i lekceważeniem życia, zdrowia i praw człowieka sytuacja, w której narażamy dodatkowo lekarzy na podjęcie takiej decyzji. Jesteśmy w kraju, w którym niestety jest bardzo duża grupa lekarzy, którzy podejrzewam w większości jednakże z pobudek konformistycznych pozwolili sobie podpisać kartę lekarza katolika czy jakiegoś innego, gdzie wręcz mówi się, że pierwszy dla nich jest Bóg, a nie prawo. Ja bym tych ludzi pozbawiła licencji do wykonywania zawodu, ponieważ jesteśmy w kraju, w którym artykuł 25 rozdziela religię od prawa i życia. My płacimy podatki po to, żeby być obsługiwanym prawidłowo w szpitalach. Jeszcze raz, naprawdę podziwiam pracę lekarzy, podziwiam ich zaangażowanie i straszliwy trud, jaki na co dzień w tej swojej pracy mają. Natomiast w przypadku ginekologów, którzy sobie pozwalają własne sumienie i własne przekonania przerzucać na życie, zdrowie, cierpienie i bezwzględne traktowanie pacjentek, z jakimi mamy do czynienia, to jest odrębna sprawa. Ja bym zwróciła uwagę, nie wiem jak, bo wiem, że pani ma kolejne pytania, więc nie chciałabym, ale zwróćcie ale państwo proszę, uwagę proszę. Na sytuację, w jakiej jesteśmy. Człowiek jest istotą cielesną, rozumną i wolną. Jeżeli komuś się odbiera wolność, jeżeli się mu odbiera rozumność, to tak naprawdę pozbawia się człowieczeństwa. Ten wyrok, jak i dłuższy czas traktowanie kobiet w tym społeczeństwie,
jest przykładem totalnego odczłowieczenia i działania na rzecz zniewolenia kobiet w tym państwie. Bo jeżeli mamy rozumność i jeżeli mamy wolność, to moje pytanie jest, jeżeli mówimy, że usunięcie ciąży to jest zabicie dziecka, to za zabicie dziecka jest odpowiedzialność karna osoby, która się tego dopuszcza. I teraz nawet powiedzenie, to nie kobieta, tylko lekarz, prawda? Dodatkowo jeszcze stwarza sytuację, w której deklaruje się, że kobieta to istota bezrozumna, bezwolna, niezdolna do podejmowania trudnych, ciężkich, mądrych decyzji. I na to proszę zwrócić uwagę. Pozwolenie sobie na to, żeby wykreślić z człowieczeństwa ponad połowy polskiego społeczeństwa, to jest to, co się tak naprawdę dzieje i co tym wyrokiem zostało bardzo mocno podkreślone. Tu nikt nie broni życia, bo to, jak ta władza broni życia, pokazał strajk opiekunów i osób z niepełnosprawnościami w Sejmie. I to pokazuje na każdym kroku i każdego dnia sytuacja w tychże szpitalach, gdzie te matki z tymi niepełnosprawnymi dziećmi przebywają. I rozumiem, że nie można kląć, ale polecam Państwu wpisy lekarek, które są lekarkami neurobiologami i które od wielu, wielu lat obserwują, pracując na oddziałach z osobami, z dziećmi, które się rodzą z głębokimi niepełnosprawnościami, przechodzą wiele najróżniejszych medycznych procedur. Kląc, zwróciły uwagę na jedno. Nigdy na żadnym oddziale nie pojawił się ani jeden obrońca życia, żeby chociaż przez godzinę czy dwie zastąpić tą matkę przy łóżku tego dziecka. W związku z tym to oczywiście nie służy żadnej obronie życia. I oczywiście Jarosław Kaczyński nie jest człowiekiem, któremu na tym zależy. To jest cyniczne, konformistyczne wykorzystywanie tego dla wewnętrznych rozgrywek i dla działań, które mają na celu za wszelką cenę utrzymanie władzy. Czyli pozbawia się nas człowieczeństwa, pozbawia się nas rozumu, pozbawia się nas prawa do podejmowania decyzji. W tym wszystkim prawdopodobnie jesteśmy kawałkiem szerszej układanki organizacji, które rzeczywiście zmierzają do zakwestionowania praw człowieka, zakwestionowania wolności i przyłożenia ręki do tego, żeby po pierwsze w ogóle pozwolić sobie na cofanie koncepcji praw człowieka. Prawa reprodukcyjne są prawami człowieka. Zostały przyznane i w ramach porządku Europejskiej Konwencji Praw Człowieka niedopuszczalne jest cofanie praw, które ludzie wywalczyli. To, z czym mamy dzisiaj do czynienia, to jest również kolejny krok, próbowanie i testowanie, które prawa można odebrać. Proszę zobaczyć, że mówimy o tym w dniu, w którym testuje się inne odbieranie praw, po to, żeby pokazać silną władzę. Testujemy odbieranie praw przedsiębiorcom, mówiąc, nieważne co będzie z wami, nie będziecie nam podskakiwać, nie będziecie nam mówić, czy można was otworzyć, czy nie. Czyli jest to również zakwestionowanie kolejnego prawa, prawa własności, prawa swobody gospodarczej. I oczywiście dla mnie byłoby bardzo ważne, aby się jednak nie dać się w tym sensie, żeby nie rozmawiać o kwestii odmawiania praw reprodukcyjnych kobietom, bez uwzględniania tego na szerszego tła, ponieważ zostaliśmy wepchnięci w ten temat właśnie dlatego, że mamy do czynienia z chaotycznym lockdownem, z niemożliwością poradzenia sobie ze szczepieniem ludzi, ze śmiertelnością ogromną, z rozprzestrzenianiem się śmiertelnego koronawirusa i totalnym bałaganem, jaki ta władza narzuca. Więc to nie są tylko prawa kobiet odbierane, jeśli chodzi o reprodukcję, ale to jest również zamach na prawo wolności gospodarczej i na prawo własności. Kropka. Tu myślę sobie o czymś takim, pewnie pani profesor słyszała o sprawie zamordowania 13-letniej Patrycji przez 14-letniego Kacpra. Pojawiały się takie, dziewczyna była w ciąży, i pojawiały się takie głosy właśnie
Przemoc wobec kobiet to jedno, traktujemy to trochę jak anomalię. Powinno być to tępione i jeszcze raz tępione. Natomiast mówiono również, znalazłam takie głosy, takie komentarze a propos dokonywania aborcji, ale że chłopakowi, temu no tutaj 14-letniemu, dzień przed swoimi 15 urodzinami on zabił Patrycję, 13-letnią, która była w ciąży, mówiono o tym, że zamordował dwie osoby, a nie jedną. Jak w tym przypadku wyglądają przepisy? To zależy od tego, jaki był rozwój ciąży, prawda? To jest właśnie ta kwestia nie do końca rozwiązywalności debaty na temat początku życia. Jesteśmy w kraju, w którym chroni się zarodek, ale nie i słyszy się krzyki zarodka, nie słyszy się krzyków dzieci molestowanych przez księży w kościołach. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, nie chciałabym robić wykładu z biologii, ale jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia rozwoju biologicznego, to zarodek w jajowodzie musi się dostać do macicy, żeby cokolwiek mogło się rozwinąć. I teraz po drodze bardzo często może zostać usunięty z organizmu. Dalej może się zagnieździć, ale na przykład nie w macicy, tylko w jajowodzie. I mamy wtedy do czynienia z w jajniku i mamy do czynienia z ciążą pozamaciczną, której jeżeli nie usuniemy, kobieta umrze. I to jest to, z czym będziemy teraz mieli do czynienia. Dalej, jeżeli się zagnieździ, to może się to z tego rozwinąć ciąża, może się rozwinąć ciąża mnoga, a może się rozwinąć zaśniad groniasty, który jest zwykłym rakiem, powodującym, że się rozwija łożysko, ale nie rozwija się płód. Jeżeli tego nie usuniemy szybko, to skończy się to krwotokiem, który powoduje rak mózgu, rak płuc i rak macicy. I jeżeli to nie będzie robione, szybkie zejście. Więc teraz tak, ciąża, która się rozwija przez 12 tygodni, to jest zlepek komórek. Ciąża, która ma 5 miesięcy, 6 miesięcy, medycyna robi w tej chwili cuda, jest ciążą, która pozwala na utrzymanie takiego płodu przy życiu. I oczywiście znów ta gradacja z punktu widzenia medycznego jest istotna w tym sensie, że w momencie, kiedy płód jest na takim etapie rozwoju, że może samodzielnie funkcjonować, prawdopodobnie możemy mówić o drugiej osobie. Natomiast mówienie tego generalnie i w ten sposób jest nadużyciem i jest kolejnym elementem, który sprawia, że nie zwracamy uwagi na to, co jest istotne. Jak to jest, że 13-latka i 14-latek zachodzą w ciążę? Proszę zauważyć, że ustawa o planowaniu rodziny, którą Trybunał Magister Przyłębskiej wziął na tapetę, mówi bardzo wyraźnie, że władza bierze na siebie odpowiedzialność, uznając, że życie jest fundamentalnym dobrem człowieka, a troska o życie i zdrowie należy do podstawowych obowiązków przede wszystkim państwa, przecinek społeczeństwa na drugim, obywatela w trzecim punkcie. Obywatelki tu w ogóle nie ma, jak zwykle w naszych przepisach. I mówi się bardzo wyraźnie, uznaje się prawo każdego, zakładamy, że to oznacza również każdej, do odpowiedzialnego decydowania o posiadaniu dzieci. Odpowiedzialnego. I teraz tą odpowiedzialność zagwarantuje się poprzez dostęp do informacji, dostęp do edukacji, dostęp do poradnictwa, środków umożliwiających korzystanie z tego prawa. Tu mieści się nowoczesna antykoncepcja, tu mieszczą się badania prenatalne, tu mieści się również aborcja. I teraz w ramach tego wszystkiego 15-letnie dziecko może świadomie podejmować decyzje dotyczące jego życia seksualnego. Używanie takiego dziecka do seksu nie jest przestępstwem. Mówię o używaniu celowo, bo jeżeli to dziecko do 15 roku życia
nie dostanie odpowiedniej informacji, edukacji, a jednocześnie nie dostanie porcji wiedzy, wiedzy na temat tego, kim ja jestem, co to znaczy być autonomiczną jednostką, co to znaczy podejmować decyzje dotyczące życia seksualnego, planowania rodziny, posiadania dzieci, to jest wina, która spada na państwo, które bardzo wyraźnie powiedziało, że to jest podstawowy obowiązek państwa. Trybunał magister Przyłębskiej pominął obowiązki państwa i pominął również to, że to, co jest podstawą, brzmi bardzo prosto. Kto kontroluje płodność człowieka, kontroluje jego życie. Jeżeli ludzie nie są w stanie kontrolować swojego życia, to tragedia, z którą mieliśmy do czynienia, jest oczywiście tragedią konkretnych ludzi i winą konkretnego chłopca. Natomiast pytanie jest, ile dostał ten chłopiec wiadomości, ile dostał wiadomości na temat tego, jak współżyć, nie mówię o fizycznym współżyciu i seksualnym, tylko o wchodzeniu w relacje z kolegami i koleżankami w sposób, który pozwala na autonomię, poszanowanie drugiej osoby i również autonomię seksualną, prawda? Jeżeli ze strachu 15-latek, którego mózg, szczerze mówiąc, nie jest rozwinięty jeszcze, bo ten rozwija się do 25 roku życia i racjonalne myślenie nie jest tym elementem, które pozwala na pełne decydowanie o sobie. Wiedząc to, powinniśmy czynić wyjątkowy wysiłek, by pozwolić ludziom nauczyć się myśleć. Myśleć krytycznie, budować argumenty, przewidywać na tyle, na ile to możliwe, skutki własnych działań. Tymczasem żyjemy w kraju, w którym jest ogromne przyzwolenie na lekceważenie kobiet. Dam, żeby nie być gołosłowną, ja przyznaję, że jestem cały czas wstrząśnięta tym, że może wystąpić publicznie minister zdrowia, który mówi: antykoncepcja doraźna? Dzień po? Dla Polek? Mowy nie ma. Tylko na receptę. Tylko na receptę. A ja takiej recepty nie wystawię, choćby była zgwałcona, bo nie. I facet dalej jest ministrem zdrowia i nic się nie dzieje. A konsekwencją takiego stwierdzenia jest posłanie powszechnej wiadomości. Możecie mieć je, powiem grzecznie, w nosie. Kobiety to nie są istoty, z którymi się trzeba liczyć. Kobiety to są istoty, które ewentualnie mogą coś mieć, bądź czegoś nie mieć, jak dostaną receptę. A to, czy dostaną receptę, nie wynika z ich stanu zdrowia, tylko z woli faceta, który tą receptę wystawia. Wychodzi pani minister polityki społecznej i mówi: kobiety po 60 mają iść na emeryturę, bo stanowią kapitał opiekuńczy, i baba dalej jest ministrem i nic się nie dzieje, a sygnał, który się puszcza, jest bardzo wyraźny. Ta ponad połowa społeczeństwa to taki towar, który ma za zadanie wykonywać za darmo czynności opiekuńcze, czynności oporządowania domowego, które przydają miliardy do budżetu, bo tyle by to kosztowało. Ale to jest towar, z którym się liczyć nie trzeba. Więc nie trzeba się liczyć z młodą osobą płci żeńskiej i nie trzeba się liczyć ze starą osobą płci żeńskiej. I chociaż to nie jest wyraźnie powiedziane, to są właśnie przesłania, które otrzymujemy ze strony rządu. I to jest ten element, który ja bym nazwała pewną kulturą przemocy i kulturą gwałtu, w jakim żyjemy. To nie są gwałty, o których mowa jest bezpośrednio, ale to jest właśnie ta otoczka, to przesyłanie, sączenie pewnych informacji, które przyjmujemy pozarefleksyjnie i które uczą nas i budują relacje, jak się odnosić, jak traktować to coś, co jest zbudowane trochę inaczej niż mężczyzna. Czy te tortury, które nas czekają, dużo rzeczy mi, a propos pracy, dużo rzeczy mi teraz tak chodzi po głowie, a propos tej pracy opiekuńczej, o której profesorka wspomniała, to według badań 75% jakby, ojej, złe, no i teraz to jest dokładnie badanie. 75% pamiętam, że kobiety wykonują pracę opiekuńczej.
właśnie zajmowanie się odbieraniem, nie wiem, dzieci, gotowaniem, sprzątaniem itd., itd. Myślę też o słowie tortury związane z tym pojawieniem się w dzienniku ustaw wczoraj o 23:15. Czy słusznie? Bardzo słusznie i to jest dobre słowo. Poza tym myślę, że jeszcze kilka innych słów jest dobrych. Ruska ruletka. Ja jestem cudownie w tym wieku, kiedy nie grozi mi zajście w ciąży. I to jest przykre, że trzeba się czuć trochę dobrze i trochę lepiej, że mnie to nie grozi. Bo na ulicy widzę piękne, mądre, młode dziewczyny, którym właśnie odebrano kilka elementów. Po pierwsze odebrano im godność, odebrano im wolność, odebrano im rozumność, ale również skazano ich na tortury, bo jeżeli planowanie posiadania dziecka musi być połączone z niewiedzą, z obawą, czy znajdzie się ginekolog, ginekolożka, którzy będą mówić mi prawdę, czy znajdzie się ośrodek, który da mi dobre badania prenatalne, czy znajdzie się szansa na to, Polska była wiodącym ośrodkiem medycyny prenatalnej. To, co wytworzyli, co wytworzyło małżeństwo Dębskich w szpitalu na Bielanach w Warszawie, było placówką naprawdę o renomie międzynarodowej. Ja znam pacjentki, które przylatywały do Polski z Londynu, z Hagi, z paru innych miejsc na świecie, gdzie tam im powiedziano, nie ma szans dla waszych dzieci. One przyjeżdżały w ciąży i były robione operacje, skomplikowane operacje na płodach. Rodziły się dzieci ze zdrowym kręgosłupem, ze zdrowym sercem, ze zdrowymi paroma innymi częściami ciała. Rodzili się zdrowi ludzie. Nie byli skazani na niepełnosprawność, nie byli skazani na śmierć. Rozpieprzyliśmy ośrodek na Bielanach. Wyrzuciliśmy doktor Dębską. Doktor Dębski zmarł. Myślę, że przyczynił się do tego również hejt, którego doznawał przez cały czas. I teraz w tym samym szpitalu te same ciąże zagrożone umierają bądź rodzą się dzieci z niepełnosprawnościami. I teraz te młode kobiety muszą wiedzieć, że grozi im niewiedza, grozi im strach, grozi im niepewność. To, co jest przeznaczone do czasu, który ma być czasem radosnym, czasem dobrym, który również oddziaływuje na płód. To, w jakiej kondycji jest kobieta, ma znaczenie również dla płodu. W tym kraju zostało to doprowadzone do poziomu Salwadoru. Przecież my wiemy, czym się kończą tego typu praktyki. I jest to robione cynicznie dla utrzymania władzy. Jest to robione cynicznie dla zapewnienia kaście katolickich księży sprawowania w połączeniu z ludźmi, którzy się do władzy dorwali, utrzymywanie władzy nad Polkami i Polakami. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że skutkiem tego bardzo często niestety jest usuwanie ciąży, bo jeżeli nie wiem, to wolę usunąć. I to jest tragedia. I to jest oczywiście element tortury. Zmuszanie kobiety do noszenia płodu, który za chwilę umrze, w warunkach, w których ona ma inną wolę. I często również nie ze względu na własne dobro, ale na chęć oszczędzenia cierpienia ewentualnemu dziecku, które się urodzi dzień, tydzień, miesiąc, rok, będzie przeżywało w cierpieniu, które nie jest w Polsce godne i nie jest traktowane właściwie. W związku z tym, tak, mamy do czynienia ze skazaniem kobiet na tortury i to nie jest gołosłowność i bardzo dobrze, że pani to tak nazwała, bo Europejski Trybunał Praw Człowieka, orzekając w sprawach polskich dotyczących właśnie nieprawidłowych reakcji lekarzy w stosunku do kobiet w ciąży, dokładnie tak to nazwał. Czyli my mamy wyroki, my już mamy w przeszłości wyroki mówiące, kobiety w Polsce są traktowane z naruszeniem artykułu 3, który zakazuje tortur nieludzkiego i poniżającego traktowania. My mamy wyroki, zapłaciliśmy odszkodowania, nie zmieniliśmy praktyk. A w tej chwili to poszło jeszcze dalej. Profesorko, co teraz? Pewnie to złe sformułowanie, które powiem. Czy da się to jakoś odkręcić? Bardzo prosto. Nie ma, prawdę mówiąc, to nie jest trudne. Ja słucham Marty Lempart, która mówi, wy nam prawa, my wam władzę i to byłoby najlepsze.
i trzeba wtedy zrobić to konsekwentnie. Trzeba pamiętać, że jesteśmy w kraju, który został niesamowicie zniszczony. Dam Państwu jeden przykład. Ja przez 40 lat pracuję z urzędnikami w bardzo różnych ministerstwach i w bardzo różnych krajach. I 30 lat temu ja bardzo często pracowałam z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Zdrowia i paru innymi ministerstwami i bardzo często się z tymi urzędnikami nie zgadzałam i toczyliśmy spory. Natomiast ja im nie mogłam odmówić kompetencji i porównując z innymi państwami, to byliśmy na takim poziomie Finlandia minus 3, minus 5 w zależności od ministerstwa. Natomiast z całym szacunkiem oczywiście dla tych państw, pracowałam również w Turkmenistanie, pracowałam na Białorusi, pracowałam w Mołdawii. Dzisiaj ci urzędnicy są na poziomie Mołdawia i Turkmenistan minus 3. Ludzie bez kompetencji, bez wiedzy, a i właśnie dlatego prawdopodobnie na tych stanowiskach. W związku z tym mamy sytuację, w której w urzędach, gdzie mają być rozwiązywane ludzkie problemy, zatrudnieni są ludzie bez kompetencji do rzeczywistego zarządzania i rozwiązywania problemów społecznych. I to jest jeden problem. To jest jeden poważny problem. Natomiast że nawet po przejęciu władzy, gdyby to nastąpiło, gdzie mamy do czynienia z siła rządzących, również w tym tkwi, że opozycja jest potwornie słaba. Oczywiście ta opozycja może coś z sobą zrobić, ale pytanie, czy zrobi? Ponieważ przejęcie w tej chwili władzy jest rzeczą szalenie niepopularną, bo jesteśmy w potwornym dołku. Niszczymy polskie przedsiębiorstwa, niszczymy polską przedsiębiorczość. I odgrzebanie tego, odgruzowanie tego będzie trudne. Jesteśmy w kraju, w którym miliardy są tracone na budowanie nowej elity. W momencie, kiedy kadra korpusu dyplomatycznego ma się składać z ludzi, którzy nie mają żadnych kompetencji, a mogą być w dyplomacji. W momencie, kiedy do dyplomacji wystarczy szkoła podstawowa, to naprawdę jest coś, co pokazuje skalę problemu. Natomiast nie ma problemu, żeby zmienić wyrok Trybunału Magister Przyłębskiej, ponieważ ten wyrok nie wiąże rąk Sejmowi. Sejm może jeszcze dzisiaj i powinien zdekryminalizować aborcję w kodeksie karnym, usunąć przepis, który grozi lekarzom odpowiedzialnością karną za wykonywanie aborcji. Zdekryminalizować ten przepis również dlatego, że prawo karne jest ultima ratio. To jest prawo subsydiarne, działające na końcu. My tymczasem mamy do czynienia z ustawą o planowaniu rodziny, gdzie władza nie wykonuje podstawowych zobowiązań do przestrzegania praw reprodukcyjnych, które w tej ustawie są zawarte. Ustawa jest z 93 roku, pojęcie praw reprodukcyjnych z 95, więc w pewnym sensie nawet byliśmy wcześniejsi. Wziąć się za wykonywanie ustawy o planowaniu rodziny tak jak należy. Czy zmienić ją w stopniu, która powie, aborcja do 12 tygodnia jest legalna, jeżeli taka zostaje podjęta decyzja przez osobę, która jest w ciąży. Koniec. Czyli Sejm może to zrobić. Nie ma związanych rąk. Te wszystkie ruchy jednego czy drugiego posła, już nie mówiąc o Dudzie, który po prostu sobie robi kpiny, są żałosne, ponieważ jest droga prosta, ustawy pisze się w sposób jasny. Jasna jest dekryminalizacja aborcji w kodeksie karnym, jasne jest powiedziane, aborcja ma być bezpieczna, legalna i być może wówczas wtedy rzadka, chociaż to jest moim zdaniem element drugorzędny, choć sprawdzony i pokazujący, że w tych państwach, w których aborcja jest legalna, jest również rzadka i jest również bezpieczna. Chcecie mniej aborcji? Zadbajcie o to, żeby kobiety przez 2 miesiące nie pracowały za darmo, wykonując taką samą pracę jak mężczyźni na ich stanowiskach. Jesteśmy w kraju niewolnictwa kobiet. Jeżeli można cały czas pozwalać sobie na opłacanie ludzi gorzej ze względu na płeć, to należy się spodziewać, że ci ludzie będą w gorszej sytuacji. Jeżeli zajdą w ciążę, to zrobią wszystko, żeby jej nie mieć, jeżeli jej nie będą chciały mieć. I teraz to oznacza, że kobiety z miast i kobiety bogatsze sobie poradzą. Kobiety z wiosek i małych miasteczek i kobiety niezamożne będą płacić cenę swojego życia,
cenę swojego zdrowia, cenę pozbawienia wolności w momencie, kiedy dziecko po urodzeniu zostanie zabite. I to jest tak, że w momencie, kiedy tego typu zakazy się pojawiają, ilość noworodków znajdowanych na śmietnikach rośnie. I władza nie może udawać, że o tym nie wie i nie może od tego umywać ręce. Czyli po pierwsze zdekryminalizować aborcję, po drugie w ustawie o planowaniu rodziny wprowadzić przepis, który mówi, do 12 tygodnia aborcja jest dozwolona, jeżeli takie są, jeżeli taka jest decyzja kobiety. Kropka. Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie, za rozmowę. Mam nadzieję, że Państwu, Paniom, Panom się to przyda do toczenia bojów i sporów, argumentowania. Mamy fakty, więc możemy teraz działać i rozmawiać z innymi, z tymi, którzy na przykład się cieszą z tego, co się wczoraj wydarzyło. Profesorka Monika Płatek-Karnicka, kierowniczka Zakładu Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo, bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu, było mi bardzo miło. Następnym razem, jeśli to będzie za parę miesięcy, mam nadzieję, że również na wizji. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Ja z Państwem się nie żegnam. Już za chwilę Fundusz Feministyczny się z nami połączy, ale proszę dać mi chwilę, dosłownie chwilę. Ja sobie tutaj zupełnie napoję. Natomiast przypominam Państwu, że dziękujemy za każdą złotówkę, za każde wsparcie, za każde podanie dalej, za każdą łapkę w górę i za każde mówienie o Resecie Obywatelskim. To jest bardzo, bardzo ważne. Jesteśmy na Twitterze, jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na YouTubie, mogą Państwo do nas pisać jakiekolwiek prośby m.woznik@resetobywatelski.pl. Słyszymy się za chwilę.
tonę, tonę w barze złym i dobrze jest mi z tym. Tonę w barze złym, tonę długim spiszem win. Ja tonę, tonę w barze złym i dobrze jest mi z tym. I dobrze jest mi z tym. To jest Wojna, ja nazywam się Marta Woźniak, program Resetu Obywatelskiego. Jest Państwa dużo, łapki w górę, subskrypcje w ruch, proszę nas udostępniać na Facebooku, na Twitterze. Dziękujemy za każdą złotówkę, którą Państwo dorzucają do Resetu Obywatelskiego, to jest ważne, to są nasze sprawy. Czytam, co się dzieje w Polsce w tej chwili, czytam, co się dzieje na ulicach. Bardzo chce mi się płakać, ale teraz będzie trochę bardziej pozytywnie, bo można, bo się da, naprawdę się da. Naprawdę się da, żeby to społeczeństwo, nasze społeczeństwo polskie, które no, niestety się uknęło, to takie obudźcie się, wyłącz telewizję, włącz myślenie. Budzimy się czytając, budzimy się słuchając Iwony Ochockiej, budzimy się słuchając profesorki Moniki Płatek i masy innych mądrych, rozumnych ludzi, ale też skrzydeł dodają nam tak cudowne i wspaniałe osoby jak Małgorzata Leszko, Małgorzata Dymowska, czyli część Funduszu Feministycznego. Witam Was bardzo serdecznie, bardzo ciepło. Och, przeczytałam przed chwilą wiadomości z tego, co się dzieje na ulicach i jestem taka trochę, jest mi strasznie smutno. Jeżeli Państwo nas słuchają, to znaczy, że nie są Państwo na protestach, ale zachęcam do spacerowania. Ja nie widzę innej drogi, ale Wy widzicie również, ale Wy widzicie inne drogi, co, o których sobie powiemy. Jesteśmy z Państwem do godziny 21. No to tak, jeszcze raz. Małgorzata Leszko, Małgorzata Dymowska, dwie Gosie z nami dzisiaj, ale to nie jedyne osoby z Funduszu Feministycznego. To zacznę. Ogólnopolski Strajk Kobiet wypuścił taki film, w którym informuje, że jak to się udało Argentynkom. To była ogromna 17-15-letnia praca jakichś 700-800 organizacji, inicjatyw, stowarzyszeń, fundacji kobiecych, feministycznych, antypatriarchalnych, że to ich wspólną pracą się udało i od około tygodnia prawo do legalnej, bezpiecznej aborcji do 14 tygodnia życia, do 14 tygodnia ciąży weszło w życie. Próbowałam znaleźć liczbę, ile jest organizacji w Polsce tego typu, i różne, no nie znalazłam takiej pełnej statystyki, niestety, pewnie jest to dość trudne. Natomiast, proszę Państwa, do 1989 roku w Polsce istniały dwie masowe organizacje kobiece, było to Koło Gospodyń Wiejskich oraz Liga Kobiet Polskich. Po 1989 roku rozpoczęło działalność 7 organizacji kobiecych, w połowie lat 90. mieliśmy tych organizacji 68. Czy my wiemy, ile jest teraz mniej więcej? Czy to też, czy dla Was też te liczby są enigmatyczne? Wydaje mi się, że w tej chwili takich statystyk nie ma, ale mogę powiedzieć z własnego doświadczenia. W latach pod koniec lat 90. pracowałam w jednej z pierwszych w Polsce organizacji feministycznych. Wtedy w naszej bazie było ponad 300 organizacji kobiecych. To był 97-99 rok ubiegłego stulecia. Więc nie jest tak źle. To pewnie jest jeszcze więcej teraz, bo jednak przy ogólnopolskim strajku kobiet, tych ruchów oddolnych kobiecych pojawia się przecież coraz więcej. Natomiast tak, my dzisiaj gościmy kobiety, które dają ogromną szansę właśnie tym osobom, które mają pomysł, chcą coś zrobić dobrego, ważnego, obywatelskiego, będziemy to podkreślać, bo jak wiemy, dużo można, kiedy się ma za co. Więc proszę, opowiedzcie o Funduszu Feministycznym, dlaczego powstał, kto za tym stoi, dlaczego to jest ważne z punktu widzenia do społeczeństwa obywatelskiego.
Dzień dobry. Ja miałam na początku trochę problemy z internetem, więc straciłam początek, ale już jestem. Fundusz powstał w 2018 roku. Założyły go trzy aktywistki. To była zupełnie oddolna inicjatywa. Założyła go Magda Pochać, Marta Rabuszko i Justyna Frydrych, które po prostu odpowiedziały na pewną potrzebę, która się wtedy jakoś bardzo wyraźnie pojawiła i dała o sobie znać. To było na fali takiego ożywienia feministycznego wokół czarnego protestu, wokół w ogóle takiego oporu społecznego, który się pojawił. I po prostu te trzy osoby, które teraz są naszymi koleżankami w pracy po prostu, jakoś zauważyły to, że ruch feministyczny nie ma niezależnego, elastycznego źródła finansowania, które by umożliwiało po prostu robienie feminizmu, no bo feminizm potrzebuje kasy po to, żeby aktywistki mogły działać na bieżąco. Potrzebuje pieniędzy, które są właśnie niezależne od, że tak powiem, różnych kaprysów dużych instytucji państwowych, ale też prywatnych korporacji. Potrzebuje kasy, która jest też dostępna nie tylko dla dużych organizacji, ale również dla grup nieformalnych i kolektywów, i fundusz taką kasę daje, bo też w 2016 roku i później właśnie przy okazji różnych, i tak jak teraz też widzimy, to siłą taką często napędową tego aktywizmu jest taki aktywizm uliczny, zupełnie ad hoc, grupy, które się powołują właściwie z dnia na dzień, kolektywy. Oczywiście organizacje pozarządowe też są ważną częścią tego krajobrazu i to nie jest jakby albo-albo, ale po prostu to była taka odpowiedź na to, żeby ruch feministyczny zasilić pieniędzmi, bo dzięki temu miałyśmy takie poczucie, że właśnie ten aktywizm będzie po prostu jeszcze mógł więcej zrobić. I od tego czasu fundusz się zmienił, to znaczy jest teraz większą organizacją, która ma swoje biuro, różne też takie powiedzmy zaplecze instytucjonalne, ale to, co w nim pozostaje bez zmian, to jest to, że Fundusz Feministyczny daje po prostu kasę na feminizm, kasę na inicjatywy, które robią kobiety, dziewczyny, także osoby transpłciowe, niebinarne. I po prostu jesteśmy po to, żeby wspierać ruch feministyczny w całej Polsce, nie tylko w dużych miastach, także w małych miejscowościach, na wsiach, robiony przez bardzo różne osoby, młode, przez seniorki, przez osoby w średnim wieku, także przez osoby z niepełnosprawnościami, uchodźczynie, migrantki. Naprawdę ten jakby pejzaż rzędobiorczyń w tym fundusz jest bardzo, bardzo różnorodny, taki jak też różnorodny jest aktywizm w Polsce. A powiedz, bo powiedziałaś właśnie, fundusz daje kasę. Skąd ta kasa? To jest bardzo często pojawiające się pytanie, skąd w ogóle feministki mają pieniądze? Myślę, że to też dużo pokazuje jak, gdzie jesteśmy, w jakim punkcie, że to, że po prostu jest kasa na działania kobiece, wywołuje zdziwienie i jakieś takie w ogóle zapytanie, skąd to się bierze, jak to jest możliwe, że po prostu aktywizm feministyczny ma kasę. No więc my odpowiadamy wprost, że to jest takie, fundusz ma dwa główne źródła finansowania w tym momencie. Jedno to są duże instytucje zagraniczne, głównie sieci funduszy kobiecych i takich progresywnych, czyli raczej nie fundusze unijne, my nie bierzemy pieniędzy od żadnych instytucji publicznych, tylko takie organizacje jak na przykład Mama Cash, czyli najstarszy fundusz kobiecy, który powstał w Holandii w latach 80., Open Society Foundations, Oak Foundation. Jest wśród naszych grantodawców także jedna instytucja polska i to jest Fundacja Batorego. A oprócz tego taką ważną dla nas źródłem finansowania rosnącym i w ogóle takim dla nas strategicznym, to są po prostu osoby prywatne. W tym momencie około 200 osób stale regularnie wpłaca comiesięcznymi przelewami pieniądze na fundusz i dla nas to jest naprawdę kluczowe, dlatego że w naszym rozumieniu tego, czym jest fundusz, fundusz jest skarbonką, to znaczy fundusz nie należy do żadnej z osób, która w nim pracuje, nie należy do, nie jest po prostu taką instytucją, która jest czyjąś własnością. Fundusz jest, należy do całego ruchu feministycznego, do ruchów feministycznych w Polsce i my sobie wyobrażamy rolę funduszu jako taka organizacja, która po prostu organizuje proces zbierania i przekazywania pieniędzy i przepływu tych pieniędzy od osób, które ich mają więcej i mogą sobie pozwolić na to, żeby zasilać aktywizm do osób, których mają mniej, a robią super potrzebne i ważne rzeczy. I my nie dzielimy tego, że aktywistki się dzielą na, czy że osoby się dzielą na darczynie i grantobiorczynie, tylko dla nas to są różne formy zaangażowania społecznego. Formą zaangażowania jest przekazywanie pieniędzy i formą zaangażowania jest to, co się z tymi pieniędzmi robi na ulicy, na spotkaniach klubu kobiet, na warsztatach,
i we wszystkich innych działaniach, które robią wspaniałe osoby w Polsce. femfund.pl/wsparcie. Proszę tam wejść koniecznie i w ogóle bardzo polecam stronę femfund.pl. Można się dowiedzieć wspaniałych rzeczy, które tak jak się przeczyta o tej waszej liście, kogo fundusz wsparł, no to serce rośnie, naprawdę serce rośnie, więc powiedzcie w takim wypadku, jak wam serce rośnie, przy jakich projektach, kto skorzystał z waszej pomocy? Może oddam Gosi, w takim razie drugi Gosi głos. Gosiu Dymowsko, chyba zaznaczyłaś sobie ten... Tak, o, właśnie. Tak. Już jestem. No to projekt, co robić? Gdzie trafiają pieniądze z funduszu feministycznego? Bo projekty są super. Tak, tak jak Gosia już powiedziała, to tym, co jest dla nas bardzo, bardzo ważne, jest to, żeby kasa trafiała do bardzo różnych grup i do też, i żeby finansowała też bardzo różne pomysły. Każdego roku, czyli teraz już były trzy konkursy, teraz mamy w trakcie czwarty, dofinansujemy 20 grantów, czyli łatwo sobie policzyć, że w tej chwili już jest około 70 grup, które i pomysłów, które dofinansowałyśmy. I no żeby powiedzieć, który z nich jest, którym z nich tutaj z wami możemy się dzisiaj podzielić, to pewnie nie jest takie łatwe, ale też to, co jest dla nas bardzo ważne, to jest to, żeby właśnie te pieniądze trafiały do takich grup i do takich miejsc, gdzie może jest trudniej o dostęp do tego rodzaju zasobów, czyli na przykład na wieś, do małych miejscowości, do starszych osób, do starszych kobiet, bo tam też się dzieje feminizm i mamy takie w swojej społeczności Funduszu Feministycznego są takie grupy. Ja mogę powiedzieć o grupie nieformalnej Ciotki Klotki na przykład. To jest super przykład też dlatego, że dziewczyny zaczęły jako grupa nieformalna, po prostu się zaprzyjaźnione koleżanki, jak to często bywa, postanowiły, że chcą coś zrobić dla kobiet, dla swoich koleżanek 60+. I wymyśliły sobie właśnie grupę nieformalną Ciotki Klotki, która dzisiaj już jest stowarzyszeniem, czyli zarejestrowaną organizacją o wspaniałej nazwie Stowarzyszenie Feministyczne Ciotki Klotki. I to co robi ta grupa, to organizuje na przykład spotkania z lekarką ginekolożką, wyjazdy do jakichś miejsc, gdzie można posłuchać fajnej muzyki, jakiegoś koncertu, kursy dla początkujących, kursy pływania dla początkujących. Czyli robią to wszystko, do czego trudny jest dostęp po prostu tam, gdzie mieszkają. To jest grupa z Buchołazów. Mamy nieformalną grupę Sułkowiczanki. To są kolejne osoby. Polajkowałam na Facebooku. Wielkopolanki i to też jest ciekawe, że to jest koło gospodyń wiejskich, więc też znowu taka kolejna taka grupa, która jest po prostu ciekawe, że właśnie koła gospodyń wiejskich często się nie kojarzą z feminizmem, a jednak Sułkowiczanki ten feminizm robią po swojemu, na swoich własnych warunkach i realizują swoje własne pomysły. No dużo rzeczy dziewczyny robią, pomysły nie mają granic, są na przykład warsztaty wendo, warsztaty kulinarne z uchodźczyniami, zajęcia zumby zorganizowały, więc tak jak no widać, że to jest rzeczywiście bardzo, bardzo bogate pomysły. Pewnie dla niektórych to jest tam co to takiego, ale proszę uwierzyć, że dla wielu osób taki zastrzyk finansowy, zorganizowanie właśnie takich
to by się wydawało prozaicznych warsztatów zumby, to co to jest? Ale to jest naprawdę dużo i to jest ogromny zastrzyk i to jest budowanie świadomości. Tutaj sobie pozwolę z waszej broszury zacytować. W trzecim konkursie na mini granty, bo zaraz powiemy sobie o konkursie, spłynęła do was rekordowa liczba wniosków, było ich 280, pochodziły one ze 160 miejscowości w Polsce. I bardzo mi się podobało, że uwzględniłyście też skąd napływały te wnioski, bo też się wydaje, nawet nie wiem czy Państwo wiedzą, ale jak sobie wpiszemy pas biblijny w Polsce, to pokazują się dwa województwa. Oczywiście ten pas biblijny to nie to samo co w Stanach Zjednoczonych, ale jednak kiedy mówimy o Biblii, to feminizm nam się z tym w ogóle nie kojarzy, a jednak. Tylko skomentować, że to jest w ogóle zmiana, bo ta rzeczywiście w tym roku, w tym konkursie 2020 roku zaobserwowało się bardzo duży wzrost wniosków z tak zwanej ściany wschodniej, czy właściwie z czterech województw, między innymi świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego. I że to też pokazuje, że coś się zmienia w Polsce, w takim sensie, że naprawdę być może z takiej perspektywy dużego miasta, perspektywy Warszawy, a też większość zespołu funduszu jest z Warszawy, nie ma się tutaj też oszukiwać, ale więc tego na co dzień być może tak nie widzimy, czy trudno, może ktoś, kto nie mieszka w tych miejscowościach, tego nie widzi, ale naprawdę dzieje się jakaś duża zmiana społeczna związana z takim przebudzeniem czy aktywistycznym i też myślę, że po prostu to też pokazuje, że jak jest opresja, to też jest opór i naprawdę w tym roku bardzo dużo też wniosków, które były właśnie z tych czterech województw, to tam też pojawiło się dużo wniosków młodych osób, także młodych osób queerowych, LGBTQ, które po prostu też reagowały na tak zwane strefy wolne od LGBT, czyli na te po prostu gminy czy samorządy nienawiści, jak to się mówi. I to tak naprawdę gdzieś tam pokazuje też, że takie wielkomiejskie też myślenie o aktywizmie jako właśnie skoncentrowanym w dużych miastach często jest po prostu niezgodne z prawdą, tylko trudniej jest o zasoby, o pieniądze, o kontakty też, bo tak naprawdę zasoby to nie tylko kasa, ale to też są kontakty, to, że się zna organizacje, do których można się odezwać, osoby, które się zajmują różnymi tematami, że ma się w ogóle dostęp do feminizmu jako do pojęcia czy do wiedzy o feminizmie, to wszystko są zasoby, które są bardzo nierównomiernie rozłożone i nam zależy na to, żeby po prostu to wyrównywać. Ja rozumiem, że różowa skrzyneczka również z waszego funduszu skorzystała. Różowa skrzyneczka, dla państwa przypomnienia, menstruacja, okres to nie są jakieś straszne rzeczy, tylko to jest natura i będziemy menstruować, a możecie sobie menstruć. Natomiast właśnie różowa skrzyneczka w zeszłym tygodniu gościła u nas w programie To jest wojna i wiem, że państwo również wspierali różową skrzyneczkę. Teraz natomiast zachęcam do wspierania funduszu feministycznego i dokładania się do tej skarbonki, bo no, kobiety wiedzą, czego im potrzeba, szczególnie te z mniejszych ośrodków, więc wspierajmy ten aktywizm, absolutnie. No to powiedzcie, organizujecie kolejny konkurs na mini granty. Jaka to jest kwota, co przyjmujecie, czego nie przyjmujecie, terminy, formalności? Formalności, terminy. To są minigranty, więc jeśli zacznę od kasy, bo mówimy o kasie na feminizmie, zacznę od kasy. Przyznamy jak co roku minigranty 20 grupom i ta kasa to jest 4400 zł. Można wniosek do nas złożyć do 15 lutego do godziny 13. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do tego, żeby to zrobić albo wysyłać Wici o tym konkursie, że jest to możliwe, bo jeszcze jest sporo czasu. Mają Państwo zadanie domowe. Tak jest, tak jest. Więc jeśli ktoś nas słucha, kto już ma teraz taki pomysł, że ojej, myślałam o tym, gadałam o tym z koleżankami, to jest bardzo ważne, to swobodnie można do nas taki wniosek złożyć, dlatego że my przyjmujemy wnioski nie tylko od organizacji pozarządowych właśnie, takich sformalizowanych, długo działających, z oświadczeniami, ale też od grup nieformalnych, to też takich grup, które mogły się zawiązać ad hoc, czyli
właśnie teraz jak mam pomysł, mam potrzebę, widzę potrzebę w swojej lokalnej społeczności, w swoim otoczeniu, chcę robić coś feministycznego, fajnego, to można to zrobić. Wniosek się składa online przez naszą stronę i to też jest ważne, że on jest bardzo prosty, przyjazny, składa się z 4 pytań, w tym pytaniu o budżet, więc też nie ma się co spinać formalnościami. Też co jest ważne, że to do kogo powędrują pieniądze, do kogo powędruje te 4400, o tym współdecydują same uczestniczki konkursu. Mhm. Co też jest, myślę, pewnym wyjątkiem, jeśli sobie popatrzymy na to, w jaki sposób pieniądze się, tak zwane granty się w Polsce zdobywa. I to też jest coś, co wyróżnia fundusz feministyczny w tym sensie też, że osoby, które uczestniczą w tym partycypacyjnym procesie wyboru wniosków, doceniają to, dlatego że to już samo to, ten sposób wyboru tych wniosków buduje tą społeczność, o której Gosia mówiła. To wspólnotę i że no, w funduszu nie chodzi tylko o kasę, ale właśnie o to, żeby tą społeczność feministyczną budować. Więc do 15 lutego do godziny 13 wniosek online, bardzo prosty i przyjazny. Można dostać 4400, nie trzeba być organizacją pozarządową, można być grupą nieformalną. Zapraszamy. Więcej informacji o Funduszu Feministycznym i o minigrancie na stronie facebookowej. Poznają Państwo tam też historię tych, które odważyły się, wysłały wniosek i robią super rzeczy w swoich lokalnych społecznościach. Nie mówimy tylko o miastach i również Państwa zachęcam do odsłuchania tego, jak właśnie feminizm wygląda w obszarach wiejskich. Jest taka rozmowa zorganizowana właśnie przez Fundusz Feministyczny, femfund.pl. Nie wspierajcie, do skarbonki femfund.pl. Wsparcie. Tak? Czy mogę jeszcze tylko coś powiedzieć? Bo chciałam może takie dwa tylko jeszcze przypisy zrobić. Jeden taki, żeby też uzupełnić taką ważną dla nas rzecz. Jeden jest taki, że fundusz też, tak jak powiedziałam na początku, jest otwarty nie tylko dla kobiet i my traktujemy feminizm jako taki szeroki ruch na rzecz, który stawia po prostu dobrostan osób jakby w centrum. I to oznacza, że wspieramy również działania, które robią osoby transpłciowe, osoby niebinarne, interpłciowe i queer. I to chciałam bardzo podkreślić, że zapraszamy też te osoby do tego, żeby zgłaszały się po kasę funduszu. A drugą rzecz to bardzo chciałam dzisiaj powiedzieć, ponieważ jesteśmy wszystkie jakoś w tej sytuacji w Polsce wokół aborcji i ja chciałam bardzo mocno tylko wzmocnić taki przekaz, że wszystkie osoby, które potrzebują dostępu do aborcji, mogą uzyskać wsparcie w Aborcji Bez Granic i chciałam podać numer do Aborcji Bez Granic, to jest 22 29 22 597, telefon, pod którym można dzwonić, jeżeli potrzebuje się aborcji, niezależnie od tego, czy to jest 5, 6 czy 20 tydzień. I po prostu, no tak, chciałam też powiedzieć, że właśnie Aborcyjny Dream Team to też jest organizacja, która otrzymała mini grant funduszu i wszystkie też osoby, które chcą działać w sprawie aborcji, też mogą się zgłosić po grant funduszu, bo te pieniądze są też po to. Więc tylko chciałam tak, że tak powiem, odnieść się do wydarzeń w taki sposób, jak fundusz się może odnieść, czyli po prostu mamy kasę i ta kasa też jest na takie działanie. Zabrałaś mi moją kwestię na sam koniec, bo ja też tutaj miałam przygotowane. Nie ustaliłyśmy tego. Ale to nic. Super. 22 29 22 597. Aborcja bez granic. Proszę robić partyzantkę aborcyjną, wypisywać ten numer na ulicach, wszędzie, proszę Państwa. Wszędzie, żeby ten numer był widoczny. I to jest tylko ten jedyny słuszny i proszę się nie dać złapać na to, na jakiś inny, który będzie podawany, bo również są oszuści. Dziewczyny, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Robicie super robotę, a ja Państwu przypominam, Fundusz Feministyczny, strona internetowa do sprawdzenia, do przesyłania dalej w świat. Do 15 lutego można zgłaszać wnioski naszymi gościniami, Gosia Leszko i Gosia Dymowska, Fundusz Feministyczny. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Zgłaszajcie do nas swoje pomysły. Czekamy. Dzięki bardzo.
Ja natomiast z Państwem no już się żegnam. Chciałam jeszcze Państwu przeczytać jedną rzecz na koniec. Znalazłam to na Instagramie Kati Wasiliewicz, która pisze tak, typowa Polska, seks legalny jest od 15 roku życia, potrzebujesz mieć jednak 18 lat, żeby móc sama udać się do ginekologa. Ginekolog może odmówić wypisania ci antykoncepcji, jeśli oczywiście cię na nią stać, z powodu sumienia. Edukacja seksualna w Polsce nie istnieje, nie dowiesz się w szkole niczego poza tym, że jesteś szklanką, różą czy jakimś innym przedmiotem i używanej nikt cię nie zechce. Dostęp do tabletki dzień po również zostanie ci utrudniony, gdy liczy się każda godzina, musisz zapisywać się do lekarza, bo tabletka jest dostępna tylko na receptę, również jeśli cię na nią stać. Jeśli już zajdziesz w ciążę, nie będziesz mogła decydować o swoim ciele i będziesz przymuszana do rodzenia. Gdy jednak zdecydujesz się dokonać aborcji, zakładając, że masz na to pieniądze i pomoże ci w tym twój chłopak, siostra czy przyjaciółka, trafią za to do więzienia. Jeśli twój przypadek jest jednym z tych, gdzie masz zgodę na aborcję, i tak nie masz pewności, czy uda ci się ją wykonać, bo lekarz, lekarka może powołać się na klauzulę sumienia. Nie możesz nawet dowiedzieć się, gdzie wykonują przysługujący ci zabieg. Polska 2021. Aborcja bez granic 22, 29, 22, 597. Dziękuję Państwu serdecznie. Proszę słuchać dalej w świat. Łapki w górę, subskrypcje dla Resetu Obywatelskiego. Dziękujemy za każdą złotówkę. Dziękuję Krzysiowi za to, że dzisiaj realizował. Dziękuję moim gościniom. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie Państwu. Ostatnia informacja jest taka, że Klementyna Suchano została zatrzymana. Proszę śledzić. Proszę wychodzić, spacerować. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło. To jest wojna. Marta Woźniak. Reset Obywatelski.